Wbrew intencji ustawodawcy, który uchylił podstawę prawną, w 2009 roku zostały wypłacone w 9 urzędach centralnych nagrody ERCE, czyli najwyższym urzędnikom państwowym. Te nagrody nie miały podstawy prawnej do ich wypłacenia. Nie kwestionujemy celowości ich wypłacenia, ale właśnie brak podstawy prawnej. Wnioskujemy o uporządkowanie zasad wynagradzania najwyższych urzędników państwowych, bo nie może być tak, jak się dzieje od wielu lat, że ministrowie zarabiają mniej niż podlegli im dyrektorzy.